Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry 21 21 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku zagramy sobie draft i postaram się ułożyć jakiś fajny i ciekawy skład. No okej, okay, zaczynajmy. zobaczymy, może będą jakieś karty z różnych stron. Na początku wybierzmy formację. Zobaczmy, chyba wybiorę 4 czy 3, 3. I okej, okay, zobaczmy, jakie będą karty. Już mamy na samym początku dwa tocki do wyboru z Barnes oraz Arons, to wybiorę Barnes, to z Premier League i będzie łatwiejsze do połączenia. No i nawet jest to całkiem ciekawa karta. Okej, okay, zobaczmy, jak to będzie dalej. Jest opamiętny, więc wybierzmy sobie jego. No i przejdźmy do wyboru prawego skrzydłowego. Zobaczmy, kto będzie tutaj. Ok, jest James Rodriguez, może być on. Teraz przejdźmy do wyboru pomocników. I zobaczmy, z Degarda to akurat jest Real Madryt. Więc nie pasuje, więc wybiorę Alberto pod yy, ocenę ogólną. Ok, zobaczmy, co będzie dalej. Jest Bruno Fernandez tutaj, więc bardzo dobry. <laughs> bardzo dobrze, wybierzmy sobie jego. I zobaczmy, kto będzie yy, trzecim środkowym pomocnikiem. Jest James Milner. Chociaż jest to Sołczek, więc sobie wybierzemy jego, bo ma wyższą ocenę. I przejdźmy teraz do obrony. Zobaczmy, jest Luke I Chyba raczej wybiorę jego, więc wybierzmy Luka Showa. Akurat się też fajnie połączy z Fernandesem oraz z Barnes'em. Teraz przejdźmy do wyboru środkowych obrońców, zobaczmy. Oto akurat nie ma nikogo z Premier League, więc wybiorę kiliniego, żeby była trochę podbita ocena, ale i tak postaram się wymienić go na kogoś innego. Okej, okay, tutaj jest Ake, więc sobie go wybierzemy. No i na prawą stronę mamy Tot Arnolda albo też One bissaka Toc. A wstej może wybiorę. A niech będzie Arnold. Mamy Tot Sabarna więc wybiorę Ar Arnolda Toty, y Toty, bo ma on wyższą cenę od y One Bisaki. Ok, teraz Hart na bramkę. No i nawet całkiem niezły skład wyszedł tylko po się trochę popracować nad zgraniem, więc y wybierzmy ławkę rezerwowych. Ok, niech będzie Kurtua, bo i tak mam Harta na bramce. I teraz przejdźmy do kolejnych zawodników. Jest tak to Toc, jest też Robertson. Jest... Ramostoty, zobaczmy, kto się najbardziej przyda. W sumie mogę wziąć Robertsona i dać go na środek obrony. I jeszcze muszę liczyć, że będzie jakiś pomocnik z Premier League, ale czy mi się powinien ktoś wypaść? Ale jest Zanetti jeszcze. Jest też Regilon, a chyba wybiorę sobie jego, i wstawię go do składu. No i teraz przydałby mi się jakiś środkowy pomocnik z Premier League. Zobaczmy. Na razie jest Fabian, więc wybierzmy sobie jego. No i przejdźmy dalej, zobaczmy, jest Sanson jest firmina, bardzo ładnie akurat on się przyda tutaj do tego składu. No i mamy już pełne zgadnie i ocenę 90, zobaczymy, czy uda się trochę jeszcze podbić tą ocenę. Ok, teraz na Passis jest Shirer. Ale akurat Obama Jak ma wyższą ocenę, więc wola Obama Janga. teraz zobaczmy teraz Hurricane. Mamy kolejnego Tosa, ale wybiorę Kane, bo akurat pasuje tutaj do składu. No i mamy skład 190. Zobaczymy, czy jeszcze uda się trafić jakąś fajną kartę tutaj. Ok, jest Van Dijk, więc sobie możemy go wybrać. I chyba wstawię go zamiast AK. AK pójdzie na ławkę rezerwowych zamiast y, Fabiana. Ok, zobaczmy teraz dalej, jakie będą karty. Z stanu jest tuż Thiago, jest Valverde Toc. Ale najbardziej chyba Thiago się przyda, więc sobie go wstawię zamiast sołczka. I ok, zostały już nam trzy wybory. Zobaczmy, kto będzie tutaj. Oj, tu trochę słabszy za ale niech będzie ten Henry. Teraz y, ostatnie dwa wybory. Zobaczmy, jest kilka ciekawych kart. Ten Pereira chyba mi się raczej nie przyda. Więc niech będzie mógł je, Nawet może być on na ławce rezerwowych zamiast Luke Shawa. I ostatnia karta do wyboru, zobaczmy kto to będzie w salach 94 na prawym skrzydle Bardzo ładnie akurat się przyda zamiast Rodriguez'a I zobaczmy, chyba na ławce są tutaj maksymalnie najwyższe w i mamy ocenę 191 Jest bardzo fajnie jest Barnes, jest też w salach Jest paru ciekawych zawodników, jest Firmino, z Fernandez TOTY, z Arnold TOTY Więc wyszedł naprawdę bardzo fajny i ciekawy składzik no Więc, okej, okay, przejdźmy do wyboru menadżera, No, i teraz e, przejdziemy do meczów. Okej, okay, niech będzie Cardellon, Czolotti. Okej, okay, przejdźmy teraz do podsumowania. Najlepsi gracze to Salach, Fernandez oraz Alexander Arnold. Tak prezentują się poszczególne oceny, czyli e, po napastnicy pomocnicy oraz obrońcy ocenieni na 89. No, i mamy łącznie 191 oceny. I okej, okay, przejdźmy do pierwszego meczu. Zagramy sobie mecz z botem i może nawet uda się wygrać tego drafta. Zobaczmy, pierwszym przeciwnikiem jest, bo, przeciwnikiem jest Borussia Dortmund. Mają też całkiem ciekawe składy, ale mają niższą ocenę od mojego składu, więc mam nadzieję, że uda się wygrać. Zobaczmy. Na razie Royce z Golem oraz Kane. I zobaczmy, czy uda się wygrać. Niestety Holland strzela bramkę, ale Salach wyrównuje. I firmy na sobie bramkę na 3 do 2. No i mamy zwycięstwo. Ok, przejdźmy teraz do kolejnego spotkania. Tym razem Napoli naszym przeciwnikiem. Jest tutaj Tos Zieliński, ale ogólnie mają dosyć nisko ocenę skład, więc myślę, że powinno to być łatwe zwycięstwo. Ok, na razie Salah zdobywa bramkę na 1 do 0. I Salah podwyższył na 2 do 0. Jeszcze Firmino dołożył bramkę w końcu, tutaj mamy 3 do 0. Ok, przejdźmy teraz do kolejnego meczu. Tym razem Tottenham będzie naszym przeciwnikiem. Też bardzo fajny i ciekawy skład. Dużo ciekawych kart specjalnych, ale mają niższą cenę, więc mam nadzieję, że uda się wygrać. No i Barnes zdobywa bramkę. Teraz Salah podwyższył. Bardzo ładnie widzę, że ten Salach się spisuje. Ok, teraz Thiago jeszcze dołożył bramkę na 3 do 0. No i w 90 minucie Kane zdobył bramkę. No i mamy finał tego drafta, zobaczymy czy uda się go wygrać. Teraz mamy w finale Juventus, więc też całkiem ciekawy zespół, ale mają niższą ocenę od nas. Już Salah w trzeciej minucie strzela bramkę. Na razie Aleksandro z rzutą kartką po stronie Juventusu, no i Salah po raz drugi zdobywa gola. I udało się wygrać po dwóch golach Salaha, więc Salah tutaj bardzo przyczynił się do zwycięstwa w tym draftcie. I OK, odbierzmy sobie nagrody. Mamy tutaj całkiem fajne paczki. Więc okej, okay, najpierw może otworzę tą słabszą paczkę. Okej, okay, tutaj pominęł jest Coquel Balde. Teraz paczka 82. Zobaczymy, czy tutaj będzie jakaś fajna karta. Będzie tylko Pereira, Champions League. Okej, okay, go nawet mam, więc sobie go zachowam, bo będę go użyć w SBC. No i została nam paczka 85. Może uda się trafić jakąś fajną kartę specjalną. Może nawet to spędzić. Zobaczymy, jest Algeria prawie skrzydłowe to będzie ma Mares czy Champions League, albo jakiś z ligi mistrz, to jest Champions League zwykły. Ok, no mogłeś trochę lepszy traf, ale i tak udało się złożyć całkiem fajnego drafta i udało się go wygrać. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mi kanał, żeby nie przekapić kolejnych odcinków. a dziękuję za oglądanie i cześć.